Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna matki, a ta była wdową. Ewangelista opisuje sytuację kryzysową, która ma w sobie bezmiar smutku. Jest sytuacją największego nieszczęścia. Oto na świecie sama pozostaje kobieta, która miała ukochanego syna, o którą już nikt się nie będzie troszczył, bo jest wdową, i ona ma święte prawo do głębokiego lamentu. Jezus widzi w jednym mgnieniu oka, że ta sytuacja to nie jest zwyczajny pogrzeb, że na tym pogrzebie tak naprawdę widać dwoje umarłych ludzi. Jednego na marach i drugiego, który odprowadza swojego syna do grobu. I dlatego Jezus się lituje. Widzi, że cierpienie osiągnęło swoje apogeum. Wtedy wkracza, bo nie może inaczej. Do zobaczenia jutro.